Cześć kochani, dzisiaj jesteśmy w Hajem. Mówię cicho, bo tutaj jest taka dziwna atmosfera, mało przyjemna w tym Hajem dzisiaj. Będziemy na się zagłębiać w szczegóły, ale słuchajcie, dzisiaj przejrzymy shorty, spodenki denimowe i nie tylko zresztą, bo jeszcze parę innych rzeczy znalazłam właśnie z H&M'a i zobaczymy, czy coś jest fajnego. Co mam na sobie tak szybko? Sukienka z Jest Style'a, Melisy, te Jason Book, które bardzo lubię i zegarek Baby G, tylko że go nie widać, tak wam pokażę. O. Mój nowy babyk, także słuchajcie, przeglądamy rzeczy z H&M'a. Mogłam wziąć do przymierzalni tylko 7 rzeczy, resztę odwiesiłam na zewnątrz. Mam nadzieję, że mi nikt nie skubnie, także szybko zaczynamy. I słuchajcie, brawo, ja zapomniałam wziąć jakąś bluzkę, ja jestem w sukience, więc będziemy mieć taką prowizoryczną bluzkę zrobioną z sukienki dzisiaj do tych rzeczy. I to są pierwsze shorty. One są denimowe, ale z takiego bardzo miękkiego denimu. To jest coś na granicach, powiedziałabym, denimowości. Może tak? I widzicie, że u góry są paperback. Ja wzięłam bodajże M-ki. Są białe, całe, takiej długości. Troszeczkę niestety prześwitują, mam wrażenie, bo mam ciemną bieliznę. Tak, no nawet nie troszeczkę, tylko dość. Natomiast to, że one są takie luźniejsze, sprawia, że... Czekajcie, idę do tego drugiego lustra. Sprawia, że może nie będzie tak źle? Nie, no widać wszystko. Całe majtasy. Natomiast skusił mnie fason, wiecie? Po tym, co wczoraj mierzyłam w Zarze i że to wyglądało całkiem nieźle i tak stwierdziłam, że a spróbuję, ale ten poziom przeźroczystości no nie jest dla mnie zdecydowanie. Także sprawdzimy teraz cenę. Jaka jest cena? One są jeszcze w czerni i jeszcze w jakichś innych kolorach. I tutaj widzicie 40 zł, więc niedużo. Ja miałam rozmiar M. I chyba zostanę w masce, bo wymieniam po prostu jedną rzecz, odnoszę, biorę kolejną. Słuchajcie, wziąłam te kuloty. To są kuloty, które już mam. To jest ten sam fason, co te w paski. I przyznam szczerze, że ja je już mierzyłam i chciałam sobie kupić. Natomiast mam wrażenie, że one są inaczej odszyte. Byłam w innym H&M, jakie mierzyłam. Dlatego stwierdziłam, że tutaj też spróbuję. Tym bardziej, że one teraz są, uwaga, po 25 zł. Ale niestety jest to samo, co tam. Ten fason dokładnie w tej wersji wzorów wchodzi mi w pupę. Także no niestety, myślałam, że to jest może kwestia, wiecie, konkretnego odszycia konkretnych spodni, ale widzę, że tutaj jest dokładnie to samo, także pasuje. I tu widzicie cenę, bo zaczęły się już właśnie wyprzedaże i kod, i rozmiar. Dobra, i kolejne, tak, teraz mam prawie że baskinkę z sukienki, słuchajcie, i kolejne shorty są takie zwykłe, proste, czarne, one też były w innych kolorach, w jakimś niebieskim i tak dalej, takie totalnie proste i też wzięłam je chyba w 40, tak, też je mam w 40, bardzo takie klasyczne, słuchajcie, klasyczny totalnie fason z wyższym stanem, natomiast gniotą mnie tutaj, nie wiem co jest ze mną, bądź ze spodenkami w tym sezonie, ale właśnie większość jest taka blisko kroku po prostu, za blisko dla mnie. Jeszcze zobaczymy z tyłu, jak wyglądają. O, patrzcie, jaka piękna baskinka, widzicie? Tak wyglądają. Czekajcie, może to jakoś zrobimy tak. Wiem, że trzęsę telefonem, przepraszam. No takie zwykłe są, klasyczne po prostu, totalnie w fasonie. Całkiem spoko leżą na pupie. I powiem wam, że lepiej leżą niż na przykład większość tych Zary, które wczoraj mierzyłam, bo po prostu właśnie to ułożenie kieszeni, ten kształt jest taki, wiecie, no nie kombinowany, tylko taki przeciętny. I tutaj mamy 79,99, widzicie, miałam rozmiar 40 i kod dla was. Ja jeszcze się wstrzymam z nimi, nie będę ich brała, są fajne, ale myślę, że jeszcze poszukam czegoś fajniejszego. Jeszcze dopadłam takie spodenki, ale to są takie z tych obcisłych. To jest totalnie nie mój vibe. Myślałam, że nie będą aż tak obcisłe. Jakby były takie jak te poprzednie czarne, to byłyby spoko. A one są obcisłusieńkie. No niektórzy takie lubią, wiadomo, noszą tak dziewczyny, zwłaszcza jakieś nastolaty. I ja się nie do końca czułabym komfortowo. Tutaj wszystko, że tak powiem, mi przylega, podkreśla. No nie mój vibe do końca. Natomiast one są w takim fajnym kremowym kolorze, ale nie taki jak kolor skóry, więc się też nie zlewają. No jest to fajna opcja, jak nie lubicie białych na przykład spodenek, także coś takiego jeszcze jest w H&M. I one z tego co kojarzę też były w różnych kolorach, ale to zaraz wam pokażę metkę i sobie będziecie mogły sprawdzić na stronie. A jeszcze nie popatrzyłyśmy, jak wyglądają z tyłu. Widzicie? No takie, czekajcie, bo nie wiem czy wyostrzyło. Takie po prostu obcisłe spodnie. Nie są aż tak przeźroczyste, jak mi się wydawało, że będą. Całkiem spoko.
I tutaj mamy cenę 70 zł i macie też kod. Tak jak mówiłam przy Zarze, nie będę Wam podawała składu, bo w większości jest to bawełna, możecie sobie po prostu na stronie sprawdzić. I tutaj, słuchajcie, wziąłem jeszcze jedne brokułki takie, ja je już będę chyba tak nazywać, takie jak właśnie mierzyłam w Zarze wczoraj i kupiłam, słuchajcie, je. Tylko nie kupiłam tej sztuki, bo najpierw ją odwiesiłam, a potem się wróciłam do sklepu i zdecydowałam, że wezmę. Już nie było tej 40, a wiadomo, że każda z tych rzeczy jest inaczej odszyta. Wzięłam inne i jeszcze, że tak powiem, muszę się im dokładnie przyjrzeć. Natomiast tak, tutaj też stwierdziłam, że takie zmierzę, ale popatrzcie, one są już zupełnie inaczej odszyte, bo nie jest tutaj okrągły, nie zaokrągla, bioder nie schodzi takim prostą linią, tylko mamy coś takiego i takie dziwne wgłębienie, więc one po prostu, no już na mojej sylwetce nie wyglądają tak dobrze. To jest taki fajny, grubszy denim. One są takie złomane. Ma na biel, coś takiego, są takiej długości, więc też spoko. I teraz jeszcze zobaczymy, jak wyglądają z tyłu. Widzicie? Niezbyt to zgrabne jest. Nieładnie wygląda ta pupa. Nieładnie wygląda i znowu widzę, że są troszkę bardziej prześwitujące, niż bym chciała. I widzicie, jak tutaj się na biodrach układa? No nie do mojej sylwetki po prostu totalnie. Ale same w sobie no nie są jakieś strasznie głupie czy coś, no ale nie zadowalające jak dla mnie. I tutaj mamy, widzicie, 100 cena i ja miałam rozmiar 40 i kodziki. Dobra, i wydaje mi się, że znalazłam shorty prawie idealne, słuchajcie, z takimi nogawkami prawie, dlatego że mamy tutaj tygryska, takie cieniowanie. Gdyby tego nie miały, to bym je brała od razu. Natomiast, no, są wygodne. Powiem szczerze, że są wygodne, są komfortowe. Zobaczmy, jak wyglądają z tyłu. Czekajcie, muszę się oczywiście stawić prosto. Z tym też nie wyglądają głupio, tak mi się wydaje. Wiecie co, w ogóle, ale miałam akcję. Pani z przymierzalni powiedziała mi, żebym sobie wzięła 7 rzeczy do środka, resztę odwiesiła na wieszak. I wiecie, wychodzę teraz wymienić rzeczy. Ona już mi część moich rzeczy zabrała i dała na sklep. Mimo, że sama mi mówiła, że odwiesiła, strasznie się wkurzyłam, powiem Wam. No ale trudno, takie sytuacje też się zdarzają. Jeszcze się kłóci ze mną, bez sensu. No ale dobra, te szorciki... No byłyby spoko, mają fajny kolor denimu, ale ten tygrysek, ja to tak nazywam, nie przekonuje mnie. I tutaj widzicie, też macie kody i cenę. Dobra, słuchajcie, teraz takie spodenki mega wygodne, ale mają te przetarcia, no, które nie są dla mnie jakoś wyjątkowo interesujące i znowu mają tygryska troszkę za mocnego jak dla mnie, ale o, mi się odwinęły. Bardzo fajne, wiecie? Bardzo wygodne. One mają pewnie troszkę więcej elastanu, więc tu bym chciała spojrzeć na skład. Zobaczmy jeszcze w tym drugim lustrze, tak w całości. Widzicie? Takie są. Fajne, nie? Natomiast, no, tak jak mówię, nie wszystko mi w nich pasuje, ale mega wygodne, mega. I tutaj mamy cenę i kody. Kurczę, i wiecie co, wzięłam jeszcze te brokułki w takim denimie. Nawet nie wiedziałam, że to są te same spodnie, bo fason jest ten sam, popatrzcie, jest ten sam, natomiast to są z takiego fajnego, mięciutkiego, bardzo mięciutkiego i cienkiego denimu, ale znowu, sylwetkowo, no to nie do końca jest to, to jest taki, no za bardzo brokułek jak dla mnie. Widzicie, mają takie kieszenie, no jednak chyba pozostanę przy tych z Zary. Zobaczmy jeszcze z tyłu, jak wyglądają. No, to jest to samo, takie dziwne zjeżdżanie. A wy nie widzicie dokładnie, bo ostrość się wytraciła, tak to wygląda. No nie. I tutaj widzicie, jest akurat przecena na nie 6 dyszek. A nie, ja tu miałam 38, no nie były wiele mniejsze. Czułam, że jest troszkę coś mniej, ale no nie wiem, musiałam przypadkiem wziąć. No w każdym razie fajne brokułki, ale nie na mnie. I wzięłam jeszcze takie gaciorki i to jest chyba rozmiar M, ale one są mega duraśne. Nie widziałam ich w innej wersji kolorystycznej, tylko w tej jednej. I one są spoko, byłyby spoko, ale są, widzicie, w talii takie... Przez to, że jest ta guma, to jednak tutaj troszkę dodaje w talii, niby wcinają, ale myślę, że jakby były mniejsze i tak bardziej przylegały, a nie były luźne, no to wyglądałoby to jednak lepiej. No to są takie, nie wiem, pumpy. Ja bym to nazwała pumpy. A tył wygląda tak i to nie jest fajne, nie podoba mi się, są takie naprawdę mamciowe. I tutaj mamy 80 zł i rozmiar M. Kolejna propozycja jest też taka klasyczna bardzo, znaczy no klasyczna, taka
nie wiem, jak to nazwać, żeby nikogo nie urazić. W każdym razie są to obcisłe szorciki z przetarciami, z takimi przedziurawieniami. Takie podobne do tych kremowych. Może nie aż tak obcisłe, ale też właśnie bardziej w tym kierunku. Są z wyższym stanem, ale nie jest tak wygodnie wysoki. Może tak. W takim trochę spranym, trochę startym, dziwnym dżinsie, ale dżins jest też mięciutki i taki bardzo... Ja wiem, trochę elastyczny i cieńszy, także nie są tragiczne. Zobaczmy jeszcze tył, jak wyglądają. No, z tyłu wyglądają bardzo spoko. Co prawda, tu mi się odmieniło, ale ogólnie kieszeni, układ kieszeni jest fajny. Na mnie są obcisłe, ja mam hip dipsy, więc tutaj mam wygłębienie, ale na okrągłych biurach będą ładnie bardzo wyglądać. Także tak, to były kolejne. I tutaj mamy cenę i kod. Bingo, słuchajcie, znalazłam mega wygodne spodenki, które moim zdaniem całkiem fajnie leżą, fajny brzuszek, nie? Całkiem fajnie leżą, są bardzo wygodne przede wszystkim. Jeans jest miękki, nie bardzo elastyczny, ale właśnie są wygodne. Kolor też jest fajny, bo to jest taki kremik, on jest troszeczkę, tutaj widać jakby był marmurkowy, ale są właśnie jasne, a nie są białe. Nogawki mają troszkę szersze, odpowiednią długość. Bingo! Zobaczymy, ile kosztują zaraz, bo jestem bardzo ciekawa. Jak nie będą jakieś, wiecie, przesadna cena, nie będzie, to je wezmę. Jeszcze zobaczmy, jak wyglądają z tyłu. No z tyłu są spoko. Może są troszkę na mnie luźniejsze niż być powinny. W sensie, no nie są takie obcisłe strasznie, ale wydaje mi się, że fajne. Takie właśnie luźniejsze. Także zaraz zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa. Nie prześwitują też jakoś strasznie, więc są spoko. Ha, cena też jest kozacka. Patrzcie, 4 dyszki. No to ja je biorę w takim razie. Teraz ostatnie i te też są spoko, ale też są z takich obcieślejszych, natomiast one bardzo ładnie, moim zdaniem, leżą na sylwetce, też kosztują, widzę, 5 dyszek, czy tam pewnie 51. One są już takie krótsze i nie wiem, zastanawiam się, one mają, widzicie, całą taką frędzelkowaną dolną krawędź, dół, bo tak, one są... troszkę elastyczne. Jeans jest taki, no powiedzmy, miękki, nie jakiś, wiecie, sztywny, twardy. Natomiast jakoś tak czuję się trochę jak w jeansowych majtasach, bo są takie właśnie bardzo obcisłe. Plusem jest to, że tutaj są dłuższe z tyłu, więc nawet pupa, tak wiecie, nie wyjdzie za bardzo. Zobaczmy jeszcze, jak wyglądają właśnie z tyłu. No zgrabnie wyglądają, tylko żeby znowu nie widzicie. Mam nadzieję, że ta ostrość wcześniej była. Zgrabnie wyglądają na pupie. Fajnie mają rozłożone kieszenie. No ale właśnie, chyba są dla mnie po prostu za obcisłe troszeczkę. Odwykłam od takich ciaśniejszych jeansów, jednak bardziej komfortowo się czuję. W sensie to jest po prostu wygodniejsze takie jeansy, wiecie, luźniejsze. Także tak, to sobie daruję. I tutaj tak, pokazuję Wam tą cenę, rozmiar i kod, może na stronie też są. I słuchajcie, to by było na tyle. Nie było tego może strasznie dużo, no ale wybrałam takie smaczki, wiecie, nie brałam takich, które były wycięte jak majtki i tak dalej. Także tak się kształtuje kolekcja H&M, jeżeli chodzi o shorty denimowe. Być może w innych H&M-ach są jeszcze inne rzeczy, na pewno na stronie jest tego wszystkiego więcej, no ale ja dopadłam tyle. Także mam nadzieję, że ten przegląd się Wam podobał. Jeżeli tak, zostawiajcie kciuka w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!